Cześć wszystkim, z tej strony Power. Wiecie co? Nie słyszałem chyba o bardziej pojebanej rzeczy jak symulator ślimaka. Mówię serio. Kurwa, tutaj jest w ogóle kilka trybów, ja tego jeszcze nie ogarniałem, nie patrzyłem w ogóle jak to wygląda. Raz mnie to normalnie rozjebało. Tutaj mamy Snails, Odyssey, Volcano, Mountainer. Kurwa, to w ogóle coś jakieś, nie wiem, w sterowaniu widziałem, że można coś strzelać. No dobra, zobaczymy. Pierwsze co to jest? Hardcore. Press H. OK. Enter. Protect your ears. Protect tu. A to jest w dwóch językach, kurwa. Angielski, hiszpański. What the kurwa ma być? Co to kurwa ma być? Serio, jest to jakaś kamera inna. Ej, what the fuck? What the fuck? Dobra, niestety wszystko odpalone. Dobra, mogę chodzić padem. To jest jakiś plus. Za cholerę nie wiem o co tu chodzi. Delikatnie tą myszą będę rozpoczął. No tam jakieś kurwa ścieżki. Ej, come on, come on. Come on, co to kurwa jest? Dobra, kompletnie tego nie czuję. Stąd wyjść, chcę stąd wyjść. O, no tak lepiej, tak kurwa lepiej. Hardcore był dość popierdolony, a tu... Jest jakiś może... Controls. Moverte, OSD, Salir. Czemu to jest znowu po hiszpańsku? Czemu to się tak przełącza? Quit game, escape, back to menu, escaping, game mode, dobra, credits, mod, anti-rally by coś tam. Nie, no ja tego w ogóle nie czuję. Dobra, zobaczymy to. Snails Odyssey, klikniemy B i co? Będziemy w kosmosie, tak? Nie no, no kurwa meteoryt na mnie leci. Nie no, bardzo wiecie, obiecująca gra, to nic nie ogarniam. Kamery się nie da zmienić niestety. Leci jakiś meteor, czy on mnie kurwa, nie wiem, nie, on mnie nie trafi. Co to kurwa jest w ogóle, ja się pytam. Wytyfy. No dobra. Dobra. Super. Teraz to już w ogóle nie wiem co się stało. Poproszę jakiś normalny mod. Chcę. Czemu to się przełącza na hiszpański? Jezus Maria, kto to w ogóle kurwa wymyślił? Classic mody kliknij E. O, może to będzie kurwa jakieś normalne. Full realistic snake X, kurwa, no. Full realistyczne odczucie ślimaka, nie? Patrzcie, toczymy się. Toczymy się. I się toczymy. Coś tam gdzieś było, że ja mogę strzelać, ale widocznie nie mogę. Znaczy to było w takim panelu, co się... taki launcher, nie? No i super, dobra, jestem ślimakiem i się toczę. Niestety nie ma tu opcji sprintu, nic tu kurwa nie ma. Mogę wejść do środka, ale mnie tam pewnie ktoś zeżre. Właśnie to jakieś ptaki może są, kurwa. Któryś mnie może zaatakuje. Dziady jedne wredne, ja wam dam. Ej, no kurwa, czuję się jak w tym filmie, co ten turbo, o. Mnie się tam tak toczyły wszystko, turbo chciało być najszybszy. Ej, no ja tak sądzę, że w tej grze, że to jest naprawdę jakiś chory symulator, no. Bardzo chore. To jest bardziej chore niż ta koza. O, Go Simulator chociaż był zabawny i coś się dało zrobić, a tu jest, nic. Tu jest jedno wielkie nic, jedno wielkie gunwo. Ja nie wiem, że ludzie takie robią, bo ja rzeczy, ale wiecie, słyszałem, że jest symulator trawy i symulator kamienia, to musi być fascynujące, prawda? Dobra, chciałbym dojść do okna ogólnie.
Nie wiem, jak dużym ślimakiem jestem i nie wiem, czy się zmieszczę pod podwoziem. Ale chyba powinienem dać radę. Sądząc po trawie, nie jestem zbyt duży. Nie wiem. Nie, w ogóle, nie, tu się dzieją chore rzeczy. Jeżeli ktoś myślał, że kurwa Goat Simulator jest popierdolony, to jest bardziej popierdolone. Mówię to ja. I mówię to bardzo. No i pewnie, że nie przejdę pod podwoziem. No patrzcie, jakie zero. Już kurwa, już ślimak się powinien tu zmieścić, a ewidentnie toczę się jakąś małą kamerą. Znaczy, sorry, dużą kamerą, jakimś kurwa, wiecie, filmową taką, nie? Ona tak, wiecie, postawiona jest na takiej rolce, co da się ją przywiązać do butów. I ona się tak toczy po tym. Toczy. Dziwne, że mogę skręcać to, znaczy mogę iść w bok, patrząc się tam, nie? Jak się odwrócę, pewnie będę szedł w tą stronę, tak jest. Ale mogę też iść do tyłu. Jeśli patrzeć tam. Takie jaja. Po ścianie pewnie też nie wejdę. Tam coś jest ciekawego, ale dobra. Nie. Ja tego nie ścierpię. Dobra, zobaczymy jeszcze jakiś pojebany mod, na przykład Templo. Czy nie, 1902 to wciśniemy C. Zobaczymy jeszcze, o co tutaj może chodzić i zrezygnujemy z tego na wieki wieków. To jest to samo, co było przed chwilą. Tylko, że mamy do tego muzyczkę i mamy szary filtr. No dobra. Coś jeszcze. Dobra, zobaczymy jeszcze Templo. Naprawdę, nigdy więcej. Mówię wam, nie włączajcie tego. Znaczy, nie pobierajcie tego. No to jest Snail Simulator 2.15. To jest porażka jakaś totalna. Tu już dobrze kitujemy. Patrzcie na to, jak on zapierdala. Się nic więcej nie dało, tylko chodzić tym ślimakiem. Tu chyba nic więcej nie ma ogólnie, do szczęścia. Chociaż może. Co to jest? Jakiś puchar. Jest jakiś duży ślimak. Są jakieś, nie wiem, podziękowania, kurwa, jakieś. Nie, jest wszystko po hiszpańsku. Ej, sorry, tu jest grzybek z Mario. Jezus Maria, kto to w ogóle kurwa stworzył? Kto robi takie chore rzeczy? Czy ja mogę tu wyjść dalej? Ej, patrzcie, ja tu wszedłem wyżej, teraz latam wyżej, a stąd nie spadłem. Jestem teraz tak wysoko, nie? To jest kurwa ciekawe. Nagle się uniosłem i jestem wyżej. Seriously, ja nie wiem, ja tego nie czaję w ogóle. Ta gra nie ma żadnego celu. Nic tu się nie da niszczyć, nic tu się, znaczy, dobra, zniszczyliśmy jakąś asteroidę, że tam asteroidę zniszczyła Ziemia, ale chuj, tego już nie ogarniam. To jest totalnie popierdolone, dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w innych seriach. Trzymajcie się, bye bye.